Siema, ja jestem Szósty i chciałbym powiedzieć wam o szybkim i dosyć ciekawym newsie. Ale zanim o tym, to serdecznie zapraszam na grupę Szóstki Szóstego na Facebooku. Wystarczy, że klikniecie w logo Facebooka na filmie, który znajduje się w górnym prawym rogu i w ogóle zostaniecie tam przeniesieni, także serdecznie zapraszam. Ale dobra, dobra, o co chodzi z tym newsem? A o to, że za jakiś czas Pokémony będą chyba już naprawdę wszędzie i w każdej postaci, ponieważ w przeciągu najbliższych dni w Polsce będzie można zbierać kolekcję Pokémonów, uwaga, z McDonalda. Tak, McDonald dogadał się z twórcami Pokémon Go i za niedługo będziemy mogli oprócz cheeseburgera i frytek dostać również zabawkę Pikachu albo inne bajery tego typu. Całkiem ciekawy ruch ze strony McDonalda moim zdaniem. Zresztą kolejny, ponieważ jakiś czas temu amerykański McDonald również zrobił świetny deal z twórcami Pokémon Go i w praktycznie każdym miejscu, w którym znajduje się McDonald, jest również Pokestop. No a jako, że zmęczeni i głodni poszukiwacze Pokémon potrzebują również Pokestopów, to bardzo często przy okazji zamawiają sobie coś do jedzenia w McDonaldzie. Co za tym idzie, McDonald aktualnie w Ameryce bije wszelkie rekordy w zarabianiu hajsu, także no, mają łeb na karku. Tymczasem to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jaką zabawkę byście chcieli. I trzymajcie się. Cześć. Już unikam z moim Bogiem gadek. Zostawiam resztę pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapcie i pierdolę kwestie lat.